Nasze spotkanie tradycyjnie rozpoczynamy od staropolskiego hymnu Bogu Rodzica. Przed Państwem Starosielskie Bractwo Śpiewaczy. Serdecznie witamy wszystkich Państwa. Witamy Pana Krzysztofa Szeweluka, przedstawiciela Marszałka Województwa Podlaskiego. Tu warto nadmienić, że Urząd Marszałkowski jest sponsorem dzisiejszej uroczystości. Witamy przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy przedstawiciela podlaskiego kuratora oświaty, pana Tadeusza Mośka. Podlaski kurator oświaty objął dzisiejszy wieczór pamięci swoim honorowym patronatem. Witamy pana Bartosza Stasiaka, asystenta posła Dariusza Piątkowskiego. Witamy serdecznie poczet sztandarowy Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku oraz rekonstruktorów z Brygady Kawalerii PiS. Witamy artystów, którzy będą tworzyć oprawę muzyczną naszej uroczystości. Pana Norberta Smolińskiego,
solistą zespołu Contramundum. Chór Starosielskie Bractwo Śpiewaczy. Pana Andrzeja Pietraszko, zagra na trąbce. Pana Adriana Obuchowskiego, werblistę. Witamy wszystkich uczestników naszej uroczystości. Wśród osób, które chcielibyśmy przywitać, zabrakło dziś pana Jana Łączuka, który jesienią odszedł od nas po długiej chorobie. Był literatem, poetą, długoletnim dyrektorem Książnicy Podlaskiej, fundatorem Fundacji Patria Mater, a przede wszystkim żarliwym patriotą. Pamiętamy go z wieczorów pamięci, recytującego własne, pisane specjalnie na tę okazję wiersze o czci obrońców ojczyzny. Poświęćmy mu chwilę milczenia. Trzeba w pokoju wiecznym. Spotykamy się dzisiaj na wieczorze pamięci w 74. rocznicę rozstrzelania Witolda Pileckiego, aby uczcić pamięć legendarnego rotmistrza oraz innych bohaterów walk o niepodległość naszej ojczyzny, którzy z własnej woli i wbrew wszelkim przeciwnościom losu, rzucając na szalę swoje życie, podejmowali walkę z wrogiem. I choć imiona ich powinny być złotymi zgłoskami pisane, to historia często kreśliła scenariusz, jak w wierszu Tadeusza Porańskiego, swoją drogą w wierszu przed dziesięciolecia nielegalnym. W XVII wieku Polska zniknęła z map Europy na ponad 120 lat. Jednak przetrwała w kościołach, w sercach i umysłach jej wiernych synów i córek. A kiedy runął stary porządek świata, ona już była. Wymarzona, choć okaleczona i wykrwawiona, ale realna. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku nie oznaczało ustalenia jej granic. Z Niemcami o ich kształt Polacy walczyli w ramach Powstania Wielkopolskiego i trzech powstań śląskich. Wielomiesięczne zmagania toczyły się o Lwów, a wśród jego obrońców szczególną ofiarnością wyróżniły się Orlęta Lwowskie. Studenci, gimnazjaliści i batiary, czyli dzieci ulicy. Ciało jednego z poległych tam chłopców, 14-letniego bojownika, później ekshumowano i złożono w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Na wschodzie, za wycofującymi się wojskami niemieckimi, podążała armia bolszewicka. W Wilnie oddziały samoobrony, do których przystąpił 17-letni wówczas harcerz Witold Pilecki, przejęły miasto z rąk niemieckich. Jednak pod naporem o wiele silniejszych wojsk sowieckich zmuszone były do wycofania się. Witold Pilecki dołączył do oddziału kawalerii pod dowództwem braci Dąbrowskich i brał udział w walkach o Brześć, Lidę, Baranowicze i Mińsk Litewski. Jesienią 1919 roku powrócił do przerwanej nauki. Na Suwalszczyźnie w sierpniu 1919 roku miało też miejsce powstanie sejneńskie, w trakcie którego Polacy wyparli Sejm i okolicznych miejscowości wojska litewskie za linię Fosza, rozgraniczającą na mocy postanowień Antanty sporne tereny. Witold Pilecki na długo z wojskiem się nie rozstał. W obliczu nawały bolszewickiej 5 sierpnia 1920 roku wstąpił do pułku ułanów i w jego szeregach walczył w legendarnej Bitwie Warszawskiej, w bitwie w Puszczy Rudnickiej, a następnie wziął udział w tzw. buncie Żeligowskiego. Za swoją postawę został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznym. Po demobilizacji wrócił do szkoły i w 1921 roku zdał maturę, ale kontaktu z wojskowością nie zerwał. Uczestniczył w kursach podoficerskich, został komendantem, instruktorem oddziału Związku Bezpieczeństwa Kraju w Nowym Święcianach. Kontynuował rozpoczętą jeszcze w czasach szkolnych działalność karcerską. Odbył kurs podchorążych rezerwy kawalerii, zaliczył praktykę w pułku ułanów i w 1926 roku otrzymał stopień podporucznika rezerwy. Uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy. W powiecie lickim tworzył konne przysposobienie wojskowe Krakus i został dowódcą pierwszego szwadronu tej jednostki. W międzyczasie założył rodzinę
i angażował się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Prawdopodobnie w 1939 roku, przed wybuchem wojny, podjął współpracę z kontrwywiadem. W sierpniu 1939 został zmobilizowany, a po wybuchu wojny na czele swojego szwadronu walczył w 19. Dywizji Piechoty, a później w 41. Dywizji Piechoty Rezerwy jako zastępca komendanta kawalerii dywizyjnej. Niestety, po zaatakowaniu Polski od wschodu przez Armię Czerwoną i przy bardzo pasywnej postawie zachodnich sojuszników, kapitulacja Polski była tylko kwestią dni. 17 października Pilecki rozwiązał swój pluton. Polacy dano ją o wolności nie sprzedali. Wielkim bohaterstwem zapisali się obrońcy Westerplatte. Ciężkie boje stoczyli w bitwie pod Mławą, w Borach Tucholskich, w obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej, w najcięższym starciu wrześniowej kampanii nad Bzurą, pod Tomaszowem Lubelskim, w obronie Modlina. Warszawa broniła się do 28 września, Hel do 2 października. Do historii przeszły też walki na linii obrony Wizna. Ostatnim etapem kampanii była bitwa pod Kockiem, w trakcie której zadano Niemcom ciężkie straty. Jednak z powodu braku amunicji Polacy zmuszeni byli do poddania się. Żegnając żołnierzy, generał Kleberg powiedział: nic sobie nie mamy do zarzucenia. Zachowaliśmy honor żołnierski do końca. Kiedyś, gdy ojczyzna zażąda od nas rachunku, będziemy mogli odpowiedzieć na każde pytanie. Łącznie w Batalii Obronnej 1939 roku w ponad 1500 starciach z Niemcami poległo ponad 67 tysięcy polskich żołnierzy. Rannych zostało około 135 tysięcy, a do niewoli trafiło około 500 000. Po zaatakowaniu Polski przez Armię Czerwoną naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, marszałek Edward Rydz-Śmigły, rozkazał, aby podejmować walkę jedynie z Niemcami, a starcia z Sowietami ograniczać do samoobrony. Rosjanie po dwudniowych zmaganiach zajęli Wilno. Grodno broniło się przez 3 dni. We Lwowie Polacy dzielnie odpierali ataki Niemców, a z kraczającymi wojskami Armii Czerwonej po nielicznych potyczkach zawarli na korzystnych warunkach porozumienie o poddaniu miasta. Sowieci zgodzili się na pozostawienie dotychczasowych władz Lwowa, zagwarantowanie bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w mieście, zachowanie prywatnej własności i tym, którzy tego zechcą, możliwość ewakuacji do państw neutralnych, a polskie wojsko miało bezpiecznie opuścić Lwów. Ale Rosjanie umowy nie dotrzymali. Oficerowie polscy zostali w większości aresztowani i wiosną 1940 roku rozstrzelani w Charkowie. Na zajmowanych przez Sowietach terenach terror był regułą. Zapełniły się więzienia. Deportowano w głąb Rosji co najmniej kilkaset tysięcy osób, a grubo ponad 50 tysięcy wymordowano. Około 100 tysięcy Polaków siłą wcielono do Armii Czerwonej. Liczni żołnierze uniknęli rosyjskiej i niemieckiej niewoli, przekraczając granice głównie z Węgrami i Rumunią, gdzie zostali internowani. Wcześniej część sprzętu i broni zniszczyli, by nie trafiła w ręce wroga. Część ukryli. Spośród polskich żołnierzy internowanych na Węgrzech i w Rumunii około 34 tysiące przedostało się do Francji, a około 4 tysiące do sił francuskich w Syrii, by kontynuować walkę z Niemcami. W szeregach polskiego wojska we Francji znaleźli się też liczni emigranci zarobkowi. Już w maju 1940 roku samodzielna brygada strzelców podhalańskich u boku aliantów wzięła udział w zwycięskiej bitwie o Narwik. W tej batalii uczestniczyły też polskie niszczyciele ORP Grom, Burza, Błyskawica i polskie statki pasażerskie MS Chrobry oraz MS Sobieski, które transportowały wojsko. Ogółem podczas wojny pod polską banderą walczyły 52 okręty, w zdecydowanej większości wypożyczone od brytyjskiej marynarki wojennej. Wzięły udział w ponad 200 bitwach morskich i prawie 800 konwojach. 10 maja 1940 roku ruszyła ofensywa Rzeszy przeciw Francji, co zmusiło aliantów do wycofania wojsk z zajętego Narwiku. Niestety Francja skapitulowała po 6 tygodniach. W obronę tego kraju zaangażowanych było około 50 tysięcy Polaków w siłach lądowych, morskich i powietrznych.
Po kapitulacji około 27 tysięcy polskich żołnierzy ewakuowało się do Wielkiej Brytanii, a Brygada Strzelców Karpackich stacjonująca przy armii francuskiej w Syrii przeszła do Palestyny, dołączając do Anglików. Część Polaków zasiliła szeregi francuskiego ruchu oporu, a około 13 tysięcy internowano w Szwajcarii. 16 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej. W Anglii utworzono pierwszy Korpus Polski. Na przełomie lat 1940 i 1941 zabezpieczał on wybrzeże wschodniej Szkocji przed spodziewaną inwazją niemiecką. Z korpusu wydzielona została pierwsza samodzielna brygada spadochronowa z przeznaczeniem zrzucenia jej na teren walczącej Polski. Jednak decyzją dowództwa brytyjskiego została użyta w nieudanej operacji powietrzno-desantowej Market Garden, w której poniosła znaczące straty. Od maja 1945 roku pełniła służbę okupacyjną w brytyjskiej strefie na terenie Niemiec. Z pierwszego Korpusu Polskiego wyodrębniono też pierwszą Dywizję Pancerną pod dowództwem generała Maczka. Po sformowaniu liczyła ponad 16 tysięcy żołnierzy i oficerów. Była wyposażona w 381 czołgów, 473 działa i ponad 5 tysięcy różnych pojazdów mechanicznych. W sierpniu 1944 roku rozpoczęła działania bojowe w Normandii. Wspólnie z kanadyjską dywizją pancerną rozgromiła Niemców pod Falaise, następnie pokonując liczne punkty oporu nieprzyjaciela, wkroczyła do Belgii, wyzwalając Ypres, Tilt z pomocą miejscowego ruchu oporu, Rijnselaer i inne miejscowości. W Holandii wyparła Niemców z Bredy, a z pomocą armii kanadyjskiej zdobyła Merdeik. Na terenie Niemiec przy wsparciu artylerii i lotnictwa pokonała wroga nad kanałem nadbrzeżnym. Wyzwoliła obóz niemiecki dla kobiet, żołnierzy Armii Krajowej w Oberlangen. Uczestniczyła w zwycięskim natarciu na Wilhelmshaven. Następnie pełniła zadania okupacyjne na terenie pokonanych Niemiec. Władze Bredy w uznaniu zasług przyznały generałowi Maczkowi honorowe obywatelstwo, natomiast władze PRL pozbawiły go obywatelstwa polskiego. Nie dane mu było powrócić do Polski, zresztą nie tylko jemu. Niebagatelny wkład w zwycięstwo nad Niemcami Polacy wnieśli też podczas słynnej bitwy o Anglię w 1940 roku. U boku Rafu walczyły tam dwa dywizjony bombowe, 300 i 301, oraz dwa dywizjony myśliwskie, 302 i 303, spośród których ten ostatni wyróżnił się szczególną skutecznością. Później sformowano jeszcze 10 kolejnych polskich dywizjonów. Polscy piloci brali jeszcze udział w bombardowaniu obiektów wojskowych w Niemczech i w krajach okupowanych. Dokonali nalotu na rafinerię ropy naftowej w Antwerpii, zbombardowali Bremen, uczestniczyli w nalotach bombowych na Berlin, Mannheim, Kolonię i inne miasta oraz porty z niemieckimi bazami morskimi. Wspierali inwazję aliantów w Europie Zachodniej. Polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich piękną kartą zapisała się w obronie Tobruku i w innych miejscach pustyni libijskiej. Później została przeformowana w 3. Dywizję Strzelców Karpackich, a następnie włączona do Armii Polskiej na wschodzie, w skład której weszła również Armia Andersa, przybyła ze Związku Radzieckiego. W Iraku i Iranie polscy żołnierze ochraniali złoża ropy naftowej niezbędne aliantom do prowadzenia działań wojennych. Wyodrębniony z Armii Polskiej na wschodzie 2. Korpus Polski pod dowództwem generała Andersa wziął udział w kampanii włoskiej. 11 maja 1943 roku przy wsparciu lotnictwa i artylerii aliantów Polacy przystąpili do natarcia na Monte Cassino. Wcześniej, w trakcie zaciętych walk z Niemcami, poległo tam 48 tysięcy żołnierzy alianckich. 18 maja na Monte Cassino Polacy zawiesili biało-czerwoną flagę. W tej operacji zginęło co najmniej 923 Polaków. W lipcu 1943 roku żołnierze 2. Korpusu Polskiego wyzwalali Lorento i Anconę, a w kwietniu 1945 wraz z Amerykanami odbili z rąk niemieckich Bolonię. W kraju, mimo klęski wrześniowej, wielu Polaków postanowiło kontynuować walkę z okupantami. Oddział majora Hubala toczył boje z Niemcami do 30 kwietnia 1940 roku, kiedy to major poległ z bronią w ręku, a jego żołnierze również zginęli lub rozproszyli się. Od jesieni 1939
w okolicach Brańska, Bielska Podlaskiego i Wysokiego Mazowieckiego działały bataliony śmierci strzelców kresowych, nazywane także Podlaskimi Batalionami Śmierci. Patrole batalionów likwidowały agentów NKWD i przedstawicieli administracji sowieckiej. W 1941 scaliły się z ZWZ. Od wiosny 1940 roku na terenie Puszczy Augustowskiej i w okolicach Czerwonego Bagna antysowiecką działalność prowadziła prężna grupa partyzancka, licząca około 500 osób. PAW – Polska Armia Wyzwolenia. Kontrowersję może budzić fakt podjęcia przez nią współpracy z Niemcami w celu kontynuowania walki z radzieckim okupantem. Po aresztowaniu przez NKWD przywódców organizacja przestała istnieć, ale wielu partyzantów zasiliło szeregi innych ugrupowań. Jeszcze w trakcie obrony Warszawy w 1939 roku została powołana konspiracyjna organizacja Służba Zwycięstwu Polski, zastąpiona niebawem ze wskazu generała Sikorskiego przez Związek Walki Zbrojnej. Zawiązywały się też inne ugrupowania. Już na początku listopada powstała Tajna Armia Polski, która we wrześniu 1940 roku dołączyła do Konfederacji Narodu, utworzonej przez działaczy ONR Falanga, a następnie wraz z jej pionem wojskowym, Konfederacją Zbrojną, włączona została do Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Jednym z założycieli wspomnianej Tajnej Armii Polskiej był Witold Pilecki. Dla ojczyzny gotów był podjąć się każdego zadania. Zgodził się nawet na uwięzienie w Auschwitz, by organizować tam struktury konspiracyjne oraz zbierać i przekazywać na zewnątrz informacje o funkcjonowaniu obozu. Swoją misję realizował tam przez 2 lata i 7 miesięcy, a jego raporty stały się nieocenionym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu tej fabryki śmierci. Witold Pilecki po ucieczce z Auschwitz kontynuował działalność konspiracyjną w oddziale KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, między innymi jako zastępca dowódcy Brygady Informacyjno-Wywiadowczej. Zdecydowanie największą strukturą podziemnego państwa polskiego była Armia Krajowa, ale działały również inne ugrupowania, na przykład Bataliony Chłopskie, Zbrojna Organizacja Polskiego Ruchu Ludowego, Narodowa Organizacja Wojskowa, jej część podporządkowała się później Armii Krajowej, Narodowe Siły Zbrojne, utworzone ze Związku Jaszczurczego i części Narodowej Organizacji Wojskowej, która nie dołączyła do AK. Wspomniana wcześniej Konfederacja Narodu, scalona później z AK. Gwardia Ludowa WRL, powołana przez PPS Wolność, Ludność, Niepodległość, również związana z AK, jednak z zachowaniem autonomii. Działały też oddziały partyzantki komunistycznej pod nazwą Gwardia Ludowa, podporządkowane Moskwie. Na początku 1943 roku w okolicach jeziora Narocz rozpoczął działalność pierwszy oddział partyzancki Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Jego twórcę i dowódcę, podporucznika Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Gnicic, zdradziecko zamordowali partyzanci radzieccy po wcześniejszym zaproszeniu go na naradę w sprawie planowanej akcji przeciwko Niemcom. Rozstrzelali też 50 innych żołnierzy z jego oddziału. Przybyły tam wkrótce porucznik Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, objął dowództwo nad ocalałymi partyzantami, a jednostka przyjęła nazwę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zwaną też Brygadą Śmierci. Oddział przeprowadził wiele skutecznych akcji przeciwko Niemcom, policji litewskiej będącej na usługach Niemców i partyzantom sowieckim. We wrześniu 1944 Łupaszka podporządkował się komendantowi Białostockiego Okręgu Armii Krajowej Liniarskiemu. Kilka miesięcy później został mianowany komendantem partyzantki Okręgu Białostockiego Armii Krajowej Obywatelskiej, powstałej na Białostocczyźnie po rozwiązaniu Armii Krajowej. A 5. Wileńska Brygada stała się oddziałem dyspozycyjnym AKO. Teraz walczył z Armią Sowiecką, NKWD, KBW, UB i MO. Działalność partyzancką prowadził również na Pomorzu. W jego formacji sanitariuszką i łączniczką była skazana na śmierć i rozstrzelana w 1946 młoda dziewczyna z Nalewki, Danuta Siedzikówna Inka. Major Szędzielarz również został pojmany przez komunistów i stracony w 1951 roku. W sumie w Okręgu Wileńskim AK zawiązało się i walczyło wiele oddziałów zbrojnych, w tym kilkanaście brygad liczących po kilkuset partyzantów.
W większości zostały podstępnie rozbrojone przez Armię Czerwoną po wspólnej operacji Ostra Brama, podczas której wyparto z Wilna Niemców. Tylko nieliczne, w tym 5. Brygada Łupaszki, uniknęła aresztowania przez Sowietów. Szczególną aktywność wykazywało podziemie w latach 1942-43 na Zamojszczyźnie. Działania te określane są mianem Powstania Zamojskiego. Miało ono na celu ochronę przed wysiedlaniem oraz mordowaniem zamieszkałej tam ludności polskiej i osiedlaniem na tych terenach osadników niemieckich, a w mniejszym stopniu ukraińskich. Do krwawych walk przystąpiły głównie bataliony chłopskie i Armia Krajowa. Pierwszy etap powstania spowodował, że na pół roku Niemcy zaprzestali akcji przesiedleńczych. Ostatecznie siłą kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy przy wsparciu artylerii i lotnictwa w czerwcu 1944 rozbili siły partyzanckie na tych terenach, jednak dzięki zdecydowanej postawie zbrojnego podziemia wysiedlono zaledwie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców wsi tego regionu z planowanych stu kilkudziesięciu tysięcy. Polski ruch oporu przeprowadził ponad 100 tysięcy operacji zbrojnych i dywersyjnych przeciwko Niemcom. Spośród wszystkich struktur podziemia Armia Krajowa była najprężniejszą organizacją. Po przekroczeniu przez wojska radzieckie przedwojennych granic Polski głównym celem Armii Krajowej była akcja Burza. W jej ramach partyzanci samodzielnie przed nadejściem frontu lub razem z Armią Czerwoną wyzwalali z rąk niemieckich polskie miejscowości, uniemożliwiając tym samym Niemcom odwet na ludności cywilnej. Jednak później Rosjanie pod pozorem ustalania warunków dalszej współpracy zapraszali polskich dowódców na spotkania i podstępnie ich aresztowali, a pozostałych partyzantów, jeżeli nie chcieli wstąpić do armii Berlinga, zsyłali w głąb Związku Radzieckiego. Kulminacją akcji Burza było Powstanie Warszawskie, do którego oprócz Armii Krajowej przystąpiły oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Około 1000 żołnierzy z organizacji podporządkowanych PKWN oraz kilkuset cudzoziemców. Wojska sowieckie, które dotarły już do przedmieść, wstrzymały ofensywę, czekając, aż Warszawa się wykrwawi. Po dwóch miesiącach heroicznej walki powstańcy złożyli broń. Cena, jaką Polacy zapłacili za ten zryw, była ogromna. Lewobrzeżna Warszawa legła w gruzach, a zginęło bądź zostało bestialsko wymordowanych sto kilkadziesiąt tysięcy jej mieszkańców. W czwartym dniu powstania w wieku 23 lat zginął Krzysztof Kamil Baczyński. Mimo bardzo młodego wieku miał już znaczący dorobek literacki. Jego autorstwa jest m.in. utwór Z głową na karabinie. Podziemie niepodległościowe liczyło, że układ sił w Europie niebawem ulegnie zmianie. Spodziewano się konfliktu między Związkiem Radzieckim i państwami zachodnimi, co stworzyłoby Polsce szansę na zrzucenie komunistycznego jarzma. Jednak do tego nie doszło. Po kapitulacji Niemiec komuniści do walki z opozycją niepodległościową rzucili ogromne siły. Zapełniły się więzienia, zapadały tysiące wyroków śmierci. Tysiące więźniów umierało w wyniku tortur podczas przesłuchań lub było po prostu mordowanych. W czasie tylko jednej akcji, tzw. obławy augustowskiej, NKWD pojmało i zamordowało około 600 osób. Ci, którzy przeżyli ubeckie i NKWD-owskie katownie, tracili zdrowie. W sierpniu 1945 roku komuniści ogłosili amnestię. Wtedy ujawniło się 30 tysięcy członków podziemia. A w 1947 roku w ramach kolejnej amnestii 70 tysięcy. Jednak później byli oni represjonowani, zmuszani do wydawania innych członków organizacji, często więzieni, a nawet skazywani na śmierć. Przykładem może być generał Emil Fildorf-Niel, który po ujawnieniu się został aresztowany i stracony w 1953 roku. Represje wobec ujawniających się często powodowały ich powrót do konspiracji. Ale kondycja podziemia słabła. Coraz mniej realna była wizja konfliktu między Zachodem i Związkiem Radzieckim. Teraz walka toczyła się głównie o przetrwanie. W budynku, w którym się znajdujemy, po wojnie komunistyczne sądy wojskowe skazywały na śmierć żołnierzy Polski podziemnej. Upamiętniają to dwie tablice.
Jedna informująca o tych procesach. Druga poświęcona pułkownikowi Aleksandrowi Rybnikowi, na którego również wydano tu wyrok śmierci i stracono w 1946 roku. W dzisiejszej uroczystości towarzyszy nam pan Jerzy Rybnik, syn pułkownika. Panie Jerzy, serdecznie pana witamy. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany i kwiaty pod tablicami, jak też pod innymi pomnikami zostaną złożone już po zakończeniu tej naszej uroczystości wewnątrz kinatonu. 8 maja 1947 roku komuniści aresztowali rotmistrza Witolda Pileckiego. Po brutalnym śledztwie rotmistrz został skazany na śmierć. Wyrok wykonano wieczorem 25 maja 1948 roku. Dokładnie 74 lata temu. Stracono też powiązanych z jego siatką Tadeusza Czesława Wejta, Leona Knerewicza oraz Wacława Alchimowicza. Cześć ich pamięci. Za chwilę wysłuchamy utworu Cisza, który na trąbce wykona Andrzej Pietraszko. Uroczystym apelem pamięci uczcijmy bohaterów walk o niepodległość naszej ojczyzny. Apel pamięci. Zgromadzeni tu dziś, zjednoczeni ideą upamiętnienia bohaterstwa i ofiar walczących za wolną ojczyznę w latach 1918-1920, żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie oraz polskiego podziemia niepodległościowego,
Oddajmy im hołd w uroczystym apelu. Wzywam Orlęta Lwowskie, powstańców śląskich, wielkopolskich i sejneńskich. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Stańcie do apelu, żołnierze Armii Polskiej, którzy w 1920 roku na przedpolach Warszawy odparliście nawałę bolszewicką. Chwała do apelu! Stańcie do apelu, żołnierze 1. Pułku Piechoty Legionu, którzy 28 sierpnia 1920 roku wyparliście z Białegostoku Wojska Armii Czerwonej. Śmierć narodowi ojczyzny! Wzywam żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939 roku, broniących ojczyzny przed niemieckim, słowackim i rosyjskim agresorem, obrońców Westerplatte, Warszawy, Helu, Kępy Oksywskiej, Wizny, Wilna, Grodna, Lwowa, walczących w bitwach nad Bzurą, pod Mokrą, pod Kałuszynem, pod Kockiem i w ponad 1500 innych starciach z najeźdźcami. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, którzy walcząc u boku aliantów, polegliście na dalekiej północy w bitwie o Narwik. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze polscy, którzy przelewaliście krew w kampanii francuskiej. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, polscy piloci, którzy po klęsce wrześniowej kontynuowaliście walkę z niemieckim najeźdźcą we Francji, Anglii oraz w innych odcinkach frontu europejskiego i afrykańskiego. Stańcie do apelu! Chwała do apelu! Wzywam was, żołnierze samodzielnej brygady strzelców karpackich, którzy na zawsze spoczęliście w piaskach pustyni libijskiej. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze 2. Korpusu Polskiego, zdobywcy Monte Cassino. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze 2. Korpusu Polskiego, rannych i poległych w walkach o wyzwolenie Ancony i Bolonii oraz w innych bitwach kampanii włoskiej. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, polscy marynarze i lotnicy, uczestnicy desantu w Normandii. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Żołnierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej polegli podczas operacji Market Garden w Holandii. Wzywam was, stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam bohaterów 1. Dywizji Pancernej generała Maczka, walczących we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam żołnierzy 1. w Okręgu Wileńskim Oddziału Zbrojnego Armii Krajowej, utworzonego przez porucznika Antoniego Burzyńskiego, poprzednio rozbrojonych i wymordowanych przez partyzantów radzieckich. Stańcie do apelu! Czarno czerwoną oprawcą! Wzywam żołnierzy wszystkich polskich ugrupowań niepodległościowych, którzy na swoich szlakach bojowych zmuszeni byli do walki z partyzantką radziecką i Armią Czerwoną. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Bohaterscy żołnierze Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego Armii Krajowej, uczestnicy walk o wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej. Wzywam was! Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy przy wsparciu Gwardii Ludowej w śmiertelnej walce broniliście ziemi zamojskiej przed niemiecką i ukraińską kolonizacją. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, partyzanci 27. Wileńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, którzy walczyliście o wyzwolenie Kowla, Kocka, Lublina, Dęblina oraz wyparliście wojska niemieckie z Lubartowa, Firleja, Michowa. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam żołnierzy Okręgu Tarnopolskiego Armii Krajowej, Tarcza, biorących udział w walkach o wyzwolenie Tarnopola. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze Armii Krajowej Wodu Tomaszewskiego,
którzy przed wkroczeniem Armii Czerwonej wyzwoliliście Bełżec. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze Armii Krajowej, którzy wspólnie z Armią Czerwoną i w krwawych bojach wyparliście Niemców z Lwowa, Tomaszowo-Lubowskiego, Łunkowa, Puław, Chełma, Międzyrzecza Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Partyzanci Armii Krajowej, którzy wyzwoliliście Urzędów, Tłuszcz, Węgrów, Mińsk Mazowiecki. Wzywam was! Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, bohaterowie Powstania Warszawskiego, tym liczne kobiety i dzieci. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, uczestnicy krwawej bitwy pod Osowem Grądem. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Stańcie do apelu, żołnierze oddziału Armii Krajowej Obywatelskiej Piotrków, którzy w bitwie pod Ogułami dzielnie staraliście czoła przeważającej siły komunistycznej. Cześć i pamięci! Wzywam was, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, walczących o wolną Polskę z niemieckim, sowieckim okupantem oraz reżimem komunistycznym powojennej Polski. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, członkowie wymienionych i niewspomnianych ugrupowań niepodległościowych, uczestnicy tysięcy akcji dywersyjnych i sabotażowych wymierzonych w okupantów. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Stańcie do apelu, członkowie ruchu oporu, pojmani przez niemieckiego okupanta, więzieni, torturowani, mordowani. Hańba Niemiec to prawda! Wzywam was, partyzanci polscy, schwytani przez UB i NKWD, więzieni, torturowani, mordowani w komunistycznych katowniach. Stańcie do apelu! Hańba Czerwona to prawda! Wzywam was, wierni synowie polskiej ziemi, ujęci przez NKWD w obławie augustowskiej, po których zaginął wszelki ślad. Stańcie do apelu! Hańba Czerwonym Oprawcom! Wszyscy zesłani w głąb Związku Radzieckiego, którzy znaleźliście śmierć na nieludzkiej ziemi. Wzywam was! Stańcie do apelu! Hańba Czerwonym Oprawcom! Wzywam wszystkich Polaków, którzy za wierną służbę ojczyźnie zostaliście skazani i straceni na mocy wyroków sądów komunistycznych. Stańcie do apelu! Hańba Czerwonym Oprawcom! Po apelu! Apel przeprowadził Wojciech Czyżewski z grupy historyczno-poszukiwawczej Podziemie i zapraszam już na scenę Staroświeckie Bractwo Śpiewacze. Za chwilę odśpiewamy hymn Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Martę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Brygada, zacznij!
Z powodu pogody kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej zostaną złożone po uroczystości. Odegrany zostanie utwór My Way.
na nuty siedzi kurne imki, kwiaty zostaną złożone po uroczystości. Nie rzucim się blisko nasz ród, nie damy poprzeć twory. Polski my naród, polski ród, królewski szczepia story. Nie damy, by nas gnębił wróg, Thank you.
Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tej uroczystości. Na ręce pana Krzysztofa Szewelukę, reprezentującego marszałka Artura Kaszewskiego, składamy serdeczne podziękowania Podlaskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu za sponsorowanie dzisiejszego wydarzenia oraz dziękujemy też patronom honorowym Wieczoru Pamięci, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział Białystok i Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty. Dziękujemy się. Dziękujemy księdzu proboszczowi Jarosławowi Grzegorczykowi i dyrektorowi Teatru Piotrowi Półtorakowi za umożliwienie skorzystania z sali Kinatonu. Dziękujemy panu Mariuszowi Śliwowskiemu z drukarni Prymat i panu Maciejowi Promińskiemu, który projektował plakat wydarzenia. Dziękujemy naszym artystom. Norbertowi Smolińskiemu zespołu Kontramundum. Chórowi Starosielskie Bractwo Śpiewacze. Andrzejowi Pietraszko. I Adrianowi Obuchowskiemu. Dziękujemy klubowi więzionych, internowanych i represjonowanych w Białymstoku wraz z Pocztem Sztandarowym. Grupie Rekonstrukcji Historycznej imienia Brygady Kawalerii PiS. Grupie Rekonstrukcji Historycznej Narodowych Sił Zbrojnych. Oraz Grupie Historycznej Poszukiwawczej Podziemie. Stowarzyszeniu Patriotyczna Jagiellonia. I Młodzieży Wszechpolskiej. Dziękujemy pani Halinie Miszkuniec ze Szkoły Estradowej imienia Anny German i jej podopiecznym. I oczywiście serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym za czynny udział w tej uroczystości, którą poświęciliśmy Polakom walczącym o wolność ojczyzny. Na tym kończymy nasze zgromadzenie. Szczęść Boże!